14 palet z mauzerami wypełnionymi chemikaliami ktoś podrzucił w Kończycach Wielkich na jednej ze stacji paliw. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pozostawiona naczepa może znajdować się w tym miejscu od kilku tygodni. Okoliczności oraz ile dokładnie i jakich substancji znajduje się w porzuconym ładunku bada teraz policja. Najważniejsza informacja jest taka, że nie doszło do wycieku, a teren jest bezpieczny. Fatima Orlińska. Policyjni biegli wciąż badają zawartość beczek, które ktoś pozostawił w naczepie zaparkowanej na terenie stacji paliw. Służby nie informują na razie o ich ilości, ponieważ chemikalia mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, są zarówno stanu ciekłego, jak i stałego. Dziś wiadomo, że to kilkanaście palet, na których umieszczone są mauzery, a w nich ustawiono różnego wypełnienia beczki. W czwartek pobrano do badań próbki, na wyniki jednak trzeba poczekać kilka tygodni. Zabezpieczaliśmy tutaj teren. Oczywiście wezwane były odpowiednie służby na miejsce, w tym straż pożarna, która nie stwierdziła na całe szczęście żadnych wycieków czy też oparów, które mogłyby zagrażać życiu, zdrowiu ludzi. Te materiały, które tutaj zgromadzimy ostatecznie, finalnie po dokonaniu tutaj oględzin, które mają które w chwili obecnej się tutaj odbywają z udziałem biegłego z zakresu chemii, te materiały przekażemy do prokuratury rejonowej w Cieszynie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Zgodnie z treścią artykułu 183 kodeksu karnego, czyli za niezgodne z przepisami transportowanie, magazynowanie, przechowywanie odpadów, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Policja gromadzi również dowody, które pozwolą ustalić właściciela naczepy, w tym zabezpieczą nagrania z monitoringu. Ustalą też, jak długo naczepa na terenie stacji paliw stoi. Nieoficjalnie mówi się o 3 tygodniach. Jeżeli w toku prowadzonych czynności nie uda się dotrzeć do właściciela pojemników, koszty utylizacji będzie musiała ponieść gmina. Na pewno będziemy czekali na zakończenie wszystkich tutaj czynności, żeby ustalić, kto jest właścicielem tych odpadów, kto to faktycznie transportował. No i będziemy również czekali na decyzję WIOŚ-u w tym zakresie. No i na podstawie tych danych ustalimy dalsze kroki, które będziemy podejmować. No, w ostateczności, oczywiście to, co słusznie Pani zauważyła, jest taka ścieżka, że gmina może wykonać tutaj wykonanie zastępcze, czyli zutylizować to na własny koszt, a później dochodzić tych należności w stosunku do właścicieli, czy właściciela tych odpadów, czy właściciela tego terenu. Jak jednak podkreśla wójt, koszt takiej utylizacji może znacząco przewyższyć budżet gminy. Naczepę policja odkryła w ramach działań operacyjnych. Do czasu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pozostanie w tym miejscu odpowiednio zabezpieczona, objęta monitoringiem.